Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku spotkaliśmy się z panem i wpierw pomagamy dla niej, odzyskaliśmy wóz, ale jeszcze pomagamy się zemścić na gościu, który ją wystawił. W zamian za to ma nam pomóc generalnie ogarnąć Hellmana, czyli twórcę Reliku, ile dobrze pamiętam nazwisko tego człowieka. No tak czy jak, wzróbmy sobie i teraz będziemy właśnie zajmować się pokonaniem tego gościa, na którym ona chce się zemścić. Widzę, że poznaliśmy się naprawdę dogłębnie. Już. Bardzo to było ciekawe. No dobra. No raczej, no nie da się tego zrobić kurwa po cichu, no come on, jakby. Od razu mnie widzą, jakby to nie ma opcji. Noż kurwa gnojek nie padł, serio. Dobra, wyjdziesz się, wychyl się, o właśnie. Tam im rzućmy nejda, generalnie. Okej, okay. Tam dostał łepek. Trochę ciężko na taki dystans, także może jeszcze jeden granat. Oni też mnie rzucili. Okej. Okay. Ała, kuźwa mać! Jak oni tutaj strasznie napieprzają. No dobra, to kolejna próba, ja wam wyciąłem to, bo już się męczę z tym kurwa questem tak długo, że ja jebie. W każdym razie trochę teraz sobie postrzałem więcej z broni typu smart, bo ona fajnie tutaj działa na nich. Generalnie, jak widzicie, padają całkiem skutecznie. Bo tutaj czasami nawet trafiają te po 1000 jakieś te hitpointsy. Także naprawdę ma ten pistolet spory ten. Spory damage. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, zhakujmy ich może. To mi coś da. Dobrze by im było większe odporności ten. Gdzie oni są, kurde? Tam kogoś mogę chyba. Dobra, naruszmy protokół. BD1C 5-5 5-5, no niestety tu nic nie zrobię. Szkoda. Ale dobra, chociaż trochę są uszkodzeni. O, tutaj mamy, to jest chyba runner w ogóle. Ten runner jest generalnie trochę przegięty. O, dobra, okej. Okay. Zabity. Kurde, ten snajper tam. I że on mnie kurwa tutaj widzi, no. Jak siedzę centralnie za osłoną. Czy tam mi jakieś wsparcie przyjechało. Niedobrze. Strzelajmy już trochę z tej broni typu smart. Generalnie. Bo ona im tutaj fajny damage robi. Że mogę tu siedzieć za osłoną. Wow. Kto mnie tak dojebał? Masakra. Jeszcze się podleczmy, bo nie mam full HP. Tam jest jedna, wiem. Okej, teraz mogę trochę postrzelać. Dobra. Jeszcze się podleczmy do końca. Gdzie oni jeszcze są? Dobrze by było ich oznaczyć. Albo wyciągnąć chociaż snajpera. Generalnie. Okej. Okay. Zmienimy broń na smart, na tamtego. Okej. Okay. Come on. Dotrafiałabyś w niego, V. Jeszcze gdzieś ten runner jest. Ujawnijmy interfejsy. Runnera widzimy, jest tam. Nie chce się za bardzo przemieszczać generalnie. Serio, nic mi nie trafia ta broń smart? O, runner mnie zhakował. Generalnie. Come on. Gdzie ten gościu jest, że ja go w ogóle nie widzę? No dobra, okej, okay, weźmy, spróbujmy wyciągnąć tego snajpera zaraz. Tylko odsuńmy się od niego, żeby mnie sam on nie wyciągnął. Gdzie ten snajper jest, kurde? Fuck. Dobra, podleczmy się na maksa. No taka chujowa tylko sytuacja. Mogę zrobić quick save'a w trakcie walki? Nie. Ma to sens. Generalnie. Czy jak chwilę posiedzę za osłoną, to czy oni mnie jakby zgubią?
Dobre pytanie. Bo nawet nie bardzo mam jakiekolwiek ofensywne te. O dobra, ten się ruszył. Widzę jakoś sensownie. I mogę go przynajmniej zdjąć z tej broni typu smart. Jednego z mniej przynajmniej. Dobra, snajper się wychylił. Kurde, ale nie mogę go w ogóle trafić. Cholera. Gdzie on tam jest? Nie mam takiego dystansu na niego. Dobra, czekajcie, zmieńmy sobie być może w takim razie broń na snajperkę i wyciągnę go jego własną bronią generalnie, bo no nic tutaj więcej chyba nie wykminię ciekawego bez snajpy. Okej. O, nie trafiłem, serio? Dobra, jeszcze raz w takim razie. Okej, no nie trafiłem. Teraz, dobra, okej. Snajper wyjęty. Tamten też dostał, ale nie mocno. Zmienimy, przeładujmy snajpę. Okej. No już jakoś ze snajperki może ich ściągnę. Wszystkich, tylko muszą się wychylić trochę bardziej. Aktualnie widzę, strzelają zza osłony. W sumie, wait, ja się nie mogę przebić przez osłonę? Mogę, o właśnie. To jest broń, którą mogę ładować. Tylko strasznie mało celna ta snajperka, tak muszę powiedzieć. Generalnie. Okej, tam ktoś jest nadal, także chyba mogę w niego spróbować strzelać, albo i nie. Pewnie by mi to gra pokazywała, jakbym mógł go przestrzelić przez osłonę, ale mogę, o właśnie. Okej. Trochę dostał. Jeszcze raz, w takim razie. Przestrzelmy ich przez osłonę. Tego też, jak rozumiem, mogę przez osłonę. Okej. Czyli kiedy mi ich podświetla, wtedy mogę ich strzelać przez osłonę, good to know. Albo i nie. Nie do końca to chyba tak działa. Tam jest gdzieś jeszcze jeden. Generalnie. O fuck, dobra, nie, nie, bo mało życia, mało życia. Okej. Zmienimy sobie w takim razie z powrotem na snajpę. Okej, dobra, zdjęty. Tu był gdzieś ten jeszcze jeden. Generalnie, okej, możemy mu przypieprzyć ze smarta. Czy tam z typu power. Już nie pamiętam, jakie typy broni były. Okej, dobra. Okej, i jeszcze raz, dobra, padł. Kto jeszcze? Dobra, gdzieś musi być jeszcze jeden ktoś. Bo jeszcze mi nie skończyło questa. Dobra, nie wiem, jakieś mogę haki zrobić, żeby ujawnić sobie. O, tu mamy, okej. Ujawnijmy też sobie wszystkich. Dwóch przeciwników jeszcze mamy. Tu jest jeden. W ogóle. Także weźmy szybko. Dobijmy. Okej, broń mi się skończyła. Chwilę. Mogę... O, nie mogę wytwarzać w trakcie walki. Good to know. Dobra. Okej, pokonany. Nie wiem, po co ja znowu tego inhala wziąłem. Nie chciałem tego robić za bardzo. Okej, dobra. Tego zajdziemy sobie od tej strony. Nice. Dobra, w końcu. Fuck me. Dobra, czekajcie, od razu muszę z ekwipunek, muszę broń do broni krótkiej amunicję. Do pistoletu. Wytwórz, wytwórz. Bo fajnie ten pistolet działa. Też od razu amunicję do karabinu, tak samo. Może nawet wbijemy level w wytwarzaniu, tak. Spoko. Mamy też w ogóle jeden atut do kupienia. Może coś z budowy ciała. Wiecie co, więcej życia, bo na tę akcję ze strzelaniem mam go po prostu tak mało. Dobra. I okej, także pogadajmy z panem. What did you say again? Solve your own problems? Clean up your shit? Nash is dead. One shit cleaned. Happy? And the Sixth Street merch? Nash can't deliver it anymore. But if you ask nicely, I might be able to help you. Help me? I took my cut up front, honey. But I guess I'm touched. Was actually wondering if you wouldn't forget about Biz while you were out chasing down a vendetta. Fuck! This thing with Rogue. Let it go, maybe? Why should I? Because she's not worth another goddamn minute of your time. Let's go! No dobra, zajmij miejsce pasażera. Mam nadzieję, że teraz gra się nie będzie bugować. Bitch, that Rogue. Think she might have lost the plot. Mean to say she used to be sweet and alluring? Never that. But she's no stranger to the other end of the stick. Think she might need a nice strong shock.
No dobra, to jedziemy z panem w takim razie. Za długo nam ta akcja zajęła zdecydowanie. Hey boss, got your cargo. No, no fast ones. Come on, let's meet. Sunset Motel. I know you're not kidding. I'm certain to be there. Okay, I arranged our meeting. Let's do the deal and start working on Hellman. Agreed? Sixth Street not likely to pull anything? I've driven for them before. Never had them do anything strange. I'm hoping they know what's good for business. Sunset Motel? What's that? A safe spot. It's not far from here. Should be fun. No już widzę, jakie to będzie fajne. Dobra, teraz możemy pominąć podróż, także zróbmy to. I zobaczymy, no mam nadzieję, że już bez większych problemów się obędzie. I że pan nam w końcu pomoże. They're here. Let me do the talking. Sensing trouble? No. At least I don't think so. Ja bym sobie tarota ogarnął, bo jest zaraz obok. Będę mógł wyjść z samochodu? Tak. No dobra. Hey, boss. Pan Am! How's Nash? Didn't seem to be answering his phone. Don't call him anymore. There's no need. You got balls, girl. What's this? A bonus of some sort? We work together. Hmm. Change tunes like you change clothes, girl. There. First class merch. Mm-hmm. So, everything's in order? Check your account. Should be pretty plush in a couple minutes. It's been a pleasure. But I believe Rogue's the one who is to pay me. You're all right. Think you earned a tip. Let's roll. That went well. Come on. Let's get a drink. No to chodźmy. Tam gdzieś jest ten mural. Szybko bym go ogarnął, ale już nie będę tutaj od niej odchodzić za bardzo. Wiped. Sixth Street's pleased. Pretty good day for Pan Am Palmer. The day's not over yet. You still have a chance to piss me off. Fuck! Okej, co ciekawe, mam nadzieję, że ta nerwuska dobrze się sprawuje. Powodzenie naszej smartwy, brawo. Ciekawe, co chciałeś w ten sposób osiągnąć, bo nie wierzę, że chodzi tylko o urażone ego. Nie byłybyście aż takimi idiotkami, prawda? No, czy ja wiem? Pan Am tutaj, wow. Okej, relik wchodzi za mocno. Gonna puke. Widzę, pan Am za bardzo na to nie zareagowała. Hey. New biz or new friends back there? Take a wild guess. Is everything good with you? Did those bozos come around again? Raffins? Nah, it's been quiet. They'll be back, sure enough. This place has seen worse. What can I get you? Brosif. Two of them. So that package for Street, what was it? You didn't peek? Valoperidol. Drugs for the cyber psychos in our midst. They trading them? Yes. They have deals. With black clinics, rippers. Well, here's to that thorn of yours. Thanks for everything, partner. Wow, widzę, nieźle pije. Dziewczyna. Another one over here. Thanks, Noah. Cheers. Let me know if you need anything else. The Raffins. We done with them? Oh no. The Shiver cockroaches. One's never rid of them. But it should be quiet for a time. They'll need to gather their wits and dust themselves off. The Aldecaldos. Think you'll ever go back? I mean, not right now, but someday. I don't rightly know. On the one hand, I don't have anyone outside the clan. Shit, I don't really know any other life. But on the other? Without my clan, who am I? Who would I become if I stayed in Night City?
could just start over again. That's what I did. Mm-hmm. For now, I only seem to be really good at burning bridges. Talking about Rogue? No, but thanks for reminding me. V, do you think I can make a fresh start with her, too? She seems to better at ease on the right people. You'll work it out. Jak postawiła nam, to jeszcze łyknijmy trochę, żeby się nie marnowało. Generalnie. All right. Time we look to my needs. What's the plan for Hellman? I've come up with a plan. A first draft. But I need to sleep on it. Work it out. Then we can talk about the details. I think it best to rent rooms here. Just to stay in the area. We'll get to work around midnight. It'll help keep us out of sight. Agreed? No myślę, że tak. Plan jest generalnie dobry. Wydaje mi się. Mhm. Good idea. Let's do it. Well, that's all settled then. Noah, we'll take two rooms. Just for tonight. I'll go catch a few wings. See you later. No dobra, to jeszcze łyknijmy do końca tego browara. I idziemy zgarnąć jeszcze mural, by the way. Bo jest tutaj w okolicy. Dobra, wstańmy. Dobra, do pokoju pójdziemy za chwilę, tylko mówię wpierw jeszcze mural. I tak muszę zejść tutaj po schodach na dół. Wiem, że Panam jest jedną z opcji romansowych, ale oczywiście raczej jesteśmy tutaj Team Judy. Tylko bo też, no wątpię, żeby gra przewidziała opcję na poliamorię, jak już to i obie się wkurwią, albo jedna się wkurwi. Jak będę cokolwiek z drugą robić, to... jest mi smutno z tego powodu. Okej, dobra, zeskanowano? Zeskanowano chyba. Wzięło czy nie wzięło? Bo nie wyjawiło, nie pojawiło mi się tutaj nic. No halo. O, dobra, okej, teraz się pojawiło, że zdobyto, okej. Ktoś tu się, widzę, w ścianę wbił. Okej, no dobra, to chodźmy do naszego pokoju. W takim razie... Kijmy drzwi za dupą. Okej, mamy się kimnąć, widzę, tu mamy jeszcze jakąś drzazgę. Tu mamy tylko kibel i lustro, ale nie będę się przyglądać, bo to gówno daje. Okej, no dobra, to co, idziemy w takim razie spać. Przeczekamy sobie. No i mamy się później z Panem spotkać, żeby tego Hellmana w końcu ogarnąć. Mam nadzieję, że się uda w miarę bezproblemowo. Okej. Dobra, podnieśmy się jakiś czas później. Mieliśmy o północy coś tutaj działać. Zobaczmy. Ktoś w ogóle dzwoni. My name is Dakota Smith. If you're looking for jobs out here, you will find them with me. Name's V. Thanks for the intel. Things flow differently out here. Keep your head on, city kid. No dobra. Delamain dzwoni. V, one of my missing vehicles could be near your current position. Got it. No raczej tego na razie nie będę robić. Dakota Smith, okej. Okay. Jakbyś chciała pogadać, to wpadnij do mnie. Możesz też wpaść, jakbyś nie chciała pogadać. Pomilczymy sobie. Super. Tu w ogóle też jakiś samochód na sprzedaż. Tutaj jeszcze Panam. Spotkamy się w Sunset Motel Garage. Tam będę czekać. Dobra. To co, idziemy od razu do niej. Widzę, że mamy też poziom. To co, inteligencja? Na razie mi nie brakowało nigdzie inteligencji. Opanowania też nie. Ale weźmy sobie inteligencję, bo to jest jednak do hakowania też da nam bonusy i mamy, widzę, też nowy poziom tutaj jeszcze. Atrybut jakiś możemy sobie wziąć. Jeśli chodzi na przykład o broń krótką, widzę, to już mam to poulepszone i musiałbym sobie to zwiększyć, żeby cokolwiek innego kupić. Czy to raczej odpada. Jeśli chodzi o opanowanie, jeśli coś jeszcze w skradaniu. Trwienia w głowę poza walką zdają większe obrażenie. Miotane przy ciebie noże zdają. Właśnie, ja tych noży w ogóle nie używam, ale być może zacznę, jeżeli sobie to kupię, także kupmy sobie. I chodźmy spotkać się w takim razie z Panem. Ostatni gasi światło. Śledź zadanie. No dobra, to chodźmy do niej od razu, kontynuujmy to, żeby nie przedłużać. Siema. Hey. Hello. I'm just checking the suspension. The hydraulics have to be ship shape. We're in for a bumpy ride. Did you sleep all right? Can't complain. And you? Reasonably rested? I think you had nightmares. You screamed a few times. Really? Don't worry. I'm accustomed to that sort of thing. When Mitch and Scorpion came back from the war, they tossed and turned night after night. For months this went on. Whatever it is,
It'll pass. Let's hope so. Come up with anything? For Hellman, I mean. As a matter of fact, I did. Look here. Okay, tell me. We're the wrench. The cutter is the AV. And the screwdriver is where the AV should bury its nose cone in the dust. Now, you must be wondering how we get the AV to do that. That old HMG of yours? My gun will be useful elsewhere. This caliber would barely dent the armor of a heavy hitter like that. There are other ways. Here, the clamp's our solution. A Satwave power station. Why down the AV there, at that exact spot? Because once it's on the ground, we'll have to locate it and grab your target. As fast as we can. And the terrain there is typical California desert. Flat, dry, and empty. There'll be a big old sitting duck. Power station. Wait, you want to use an EMP? Bullseye. But how? We can't generate that sort of pulse on command. Would you like to bet me? We drive up to the power collection unit, break in and override the controls, lift any limiters. As soon as the AV is in range, we set off the electromagnetic turbo pulse. This should smoke the AV system. The drive. Nav systems. Communications. Everything. Out like a light. They won't stand a chance in hell. Remember, need Hellman alive, unharmed. Gotta train not to blow the AV to bits, okay? I know. But I'd say your man had best be buckled in. This idea, if it works, you'll be in for a rough landing. All right. Let's ride. Great. Hop in. It's cold out here. No to chodźmy w takim razie z nią. Siądźmy sobie. I jedziemy na akcję. Miejmy nadzieję, że pójdzie sprawnie. I zgarniemy teraz już tego Hellmana. O, okej, widzę, nawet mnie gra przeskipuje trochę. Albo zapisze się. Gov or Corp? Is there any difference? Who do you think pulls the government strings? I'm just wondering whose toes we're about to step all over. V, look around. It is simple. Everything you see is owned by a corporation. You like to mess with the corpse, huh? Whatever gave you that idea? Or wait. Scratch that. Rogue, Nash, the Raffens. You're on thin ice, V. You just like to mess with everyone. Well, then I suppose it's a good thing I'm on your side, isn't it? Mm-hmm. And now for something completely different. Weirdest thing you've ever transported. Go. What? Are we playing 20 questions? Come on, answer. The deputy finance director of Kaukaz. That's chauffeuring, not smuggling. He rode in the trunk. Flatlined. Really? Dead? A long story. Maybe someday I'll tell you. Okej, okay, no dobra. Także jedziemy do tej elektrowni. Znowu nie mogę sobie skipnąć jazdy i to jest chyba błąd. Wydaje mi się, że powinienem móc to zrobić, ale nie mogę. Także chyba będziemy musieli niestety to obejrzeć. Do końca. We've almost reached the dam. We'll make a quick stop here. Okej, okay, a po co ten przystanek? We need to calibrate you with the turret. I want you to be able to use the gun too. It should up our chances in general. No dobra, spoko. Connect here. Do we really have to waste our time on this? We do. Unless you've already used one of these without help. While moving, while taking fire from all directions, and still managed to hit something. But somehow, I don't believe that's the case. So don't argue. Just connect. How should I connect? Personal link? How else? Just watch the jack. Sometimes you have to jiggle a little bit. Wired in. Wait a moment. Diagnostics first. Shit, it keeps giving me an error. Odd. Let me work around it. And now, Pan Am, here's Johnny, out in the middle of bumfuck nowhere. Great work, V. Hey, I think your implant has a virus. The one in the nape of your neck. I've got a bioprocessor in my head that operates independently of me. Probably why your diagnostics flagged it. Mm-hmm. Okay. But no data will leak out of it through the personal link. Your ride's secure. Fine. I trust you won't fuck anything up. Przydaje się ten 10. poziom wiedzy technicznej. Okay. Here goes nothing.
See that pile of junk? Fire a short burst into it. I'll take care of the calibration. Good. Next target. Single shot. Okay. Just one more. Longer round. Great. We're done, I think. And that wasn't so bad, was it? Calibration's fine, but your soft could really use an update. Scanner, controllers, all a couple generations back at least. There's better tech in the bargain bin at a Kabuki flea market. I can help you with that, you know? Yes, sure. The most important thing is that it works now. So where's this power station? You will see in a moment. I know a spot. We'll have a decent view from there. I just want to be sure the area is clear. Sabotage a Corpo power station. Jump a Corpo transport. Kidnap a Corpo suit. This a plug for the word Corpo, or do you have a point? Know what? You're starting to remind me of me, 50 years back. Minus the charisma. An impressive cock. Maybe we can just get along. Could be something to that, I suppose. What happened to us, it must have had some effect. You're more like me than you think. You'll see. But it goes both ways. Maybe you're becoming more like me. Nah, no way. Okej, no dobra, ja generalnie chcę befriendować Johnego, nie chcę być z nim w złych stosunkach, zdecydowanie. Dobra, mam elektrownię. The area looks deserted. I see no patrols. The huge thing is the collection unit. And see the antennas? Each antenna collects microwave energy from satellites in orbit. That's then converted into electric power. Power station serve the whole city? Honestly? Who the fuck knows? Guess we're about to find out. Antennas run a ways down the interstate. We set off a chain reaction that starts in the collection unit. Then each antenna will emit a massive EMP burst. While our AV flies right into our net. We just have to send out the pulse at the right moment. Let's go get her. When we arrive at the station, you overload the systems. I'll set up a bypass link for the detonator. Why don't I start with the transformers? Make mayhem in the relative voltages. Rest should move faster after that. Not a bad idea. It's just... Yeah, I know. The converters. But they shouldn't be a problem. I'll just crank everything up past max. Seems we think alike. So what now? We wait. We should time our arrival to the AV flight plan. Got it. To czekamy chwilę. No i naprawdę, te zdolności techniczne się przydają. Done anything like this before? Downing an AV? By myself? No. Why do you ask? Seems Rogue was right. V. What? She said you were good, and she was right. Yes, I suppose she was. But we have yet to take the AV. So you might wait before you fasten a halo on her. Know what? Think I figured you out. Oh, you have? Have you? Either pull off this mission or prove Rogue wrong. Choose one. Fuck off. I will get both done. No dobra, to zjeżdżamy do elektrowni w takim razie. No i zobaczymy. Niby mogę przewinąć cutscenkę, także... Na wszelki wypadek nie będę nic klikać. Już mam też niepomyj podróż, także... Kliknijmy to. W takim razie. No i dobra. We drive in, fuck up the system, and get the hell out of there. Hold on tight. This could get a little bumpy. Get ready. Okay. I'm ready. No dobra, to lecimy. Okej, jakieś alarmy się czymś nawłączały. Drone! I'll deal with them. Deal quick before they hit us! Dobra, i zdjęte. Is that all of them? Mm-hmm. Provided we hurry. Dobra, to na szczęście poszło w miarę sprawnie. Boże, jak ten samochód się wiksuje tutaj. Masakra. Dobra, wjeżdżamy. Bam, bam. Dobra, szybka akcja. I'll connect the detonator. Quick V. Okej, zobaczmy. W takim razie mamy kontrolę. Przeciąż. Oh, shit! Okej, coś nam tutaj się złego dzieje. Relik nie ogarnia. Przeciąż. No
Dobra, ostatni. Coś czuję, że teraz już nie wytrzymamy. Dobra, lecimy szybko. Wyjeżdżaj, moja droga. Dobra, udało się. Czyli też wiemy, że zakłócenia elektromagnetyczne nie są dla wina i zdrowsze z tym uszkodzonym relikiem. Johnny. Aha. Fucking hell. Relik coraz gorszy widzę. W gorszym stanie. Okay, I'm fine. It's okay, I'm fine. Yeah. Just delta the fuck out. Not the cleanest job perhaps, but it still went well. What about the detonator? Is it working? Yes, it's working. And I don't even see a drop in the signal strength. We just need to drive far away enough to keep the pulse from blasting us too. No dobra. The cliff there. We'll set up. It should give us a good view of the antennas. And then we wait. Okay. No dobra, to czekamy na AV. Always wanted to push the big red button on something like this. How do we know when? Don't worry, I'll have eyes on it. You just wait for my signal, then set off that pulse. They won't know what hit them. And by the way... What? We are about to knock a multi-million euro dollar Kang Tao asset clean out of the sky. How does that make you feel? Blasting shit. Exactly what the doc ordered. And that's exactly what I like to hear. Just noticed. What? It's quiet. The hum of the city, people's voices, the smells. It's all gone. Wind just intensifies it. I think I forgot quiet exists. Mm-hmm. Though maybe not the smells. I mean, the coyotes. Rather hard to miss. Thought that was just the air freshener in your Thornton. Ha ha. Screw you. You'd do better to focus on the AV. Keep your eyes open. No właśnie to robię, dlatego się tak rozglądam tutaj trochę. Się na ciebie nie patrzę. Moja droga. Generalnie. No dobra, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko wypali zgodnie z planem. Na razie tego AV nie widać. Coming from Pacifica. Alright, get ready. One more second. One more. Now! Boom. There she is. Shit! What's happening? Fucking hell. Great. Bullseye! Idealnie. Dobra. Pan Am, the engines are still running! Fuck, they're getting away! They're going nowhere. We gotta go after it! Give me a moment. Pan Am, what are you doing? Oh! Okej. Bam bam. Powinno ją ściągnąć. That's how you do it. It's losing altitude. We got the bastard. Let's go. We got it. No way it stays in the air after a blast like that. Either land or crash. You catch that? Over. AV unmarked. Losing out. Fish. There. Scorpion. What the hell are they doing? Finishing up at the generators. Follow him. On my way in a bit. Battery Mitch, should sort Scorpion, itself out. It's Pan Am. Don't go near that AV. I repeat, do not approach the AV. On the way, or I'll start the party without you. It's Kang Tao. Wait for me, or better get the hell out. They probably want to help the survivors, without knowing it's corporate. They can't hear me. The pulse is interfering. Shit. I have three on radar. Drones? Yes. Get ready. Dobra, to jeszcze trochę strzelanka w takim razie. Także trochę strzelając jeszcze czeka z dronami. No dobra. Mam nadzieję, że mi się uda je ściągnąć. Też trochę. Problem! Nie strzelać! Shit! Probably jammed again. Perfect! Hold on
he's down. Son of a bitch. We're on our tail. Head down. I know. Fucking latches. Don't want to open. Just a second. Fuck him. Aha. Czas wojął. I'm fine. Okay. For the time being, at least. Time being's all we need. Okej, okay, także strzelmy te drony szybko. Okej. Okay. Chyba wszystkie. Dobra, tam mamy nasze AV, nasz cel. Także szybko. Zaraz powinni wylądować. Już długo się tak nie utrzymają w powietrzu. Nic mi już nie goni, prawda? Nie. Dobra, okej. Okay. Zobaczymy, co jest z tym Mitchem i Skorpionem, bo oni mogą trochę dostać w pierdol od korpo. No i nic, zobaczymy. W takim razie, wow. Behind that hill. Well, one less thing to worry about. Pan Am, you okay? Fucking ricochet. Think you can manage? Sure. I'll live. Don't worry. Hey man, where are you? Hello? Mm-hmm. Perfect. Scorpion. Keep broadcasting over an open channel, just in case they missed you the first time. God, I swear. Something's not right. Did you hear those shots? V, something happened to them. Let's check it out. I see the wreck, but no Scorpion or Mitch. To co, wysiadamy? Looks expired. Fuck it. O, okej. Okay. Mogłem ci dać swojego, co? V, connect to the drone. We'll scan the area. We have to get our bearings. No dobra. Let's roll. You connecting to visual? Mm-hmm. V, if they got the Alta Caldas, if they got Mitch and Scorpion, I can't... I don't... I know. Connected. I'm in control. Dobra, to zwiat w takim razie. Zobaczmy. Okej, mają jakieś transporty czy coś w tym stylu. Okej, zeskanuj drony bojowe opcjonalnie. Defense systems active. They secured the area. They're waiting for reinforcements. Shit. V, this does not look good. Okej, poskanujmy to wszystko. Oh no. No, no. Okej, skanuj operatorów. I'm sorry. Your clan? Alta Cal. Mitch! He's alive! They have them! Oh no. No, no. Okay, jeszcze mam do zeskanowania jakichś operatorów, tylko nie wiem gdzie. Nie widzę ich. I'm sorry. Your clan? Alta Caldas. Yes. They're dead. All of them. V, if they... Don't worry. They don't know for launcher. Sure. They'll tear us to shreds if we get too close. Can't we take it down somehow? Maybe. But we have to get there first. Got five kings on patrol. No dobra, to tyle. Mamy zwiat. Mocno ostrzeżony teren. Glitches, I could have warned them. This is all my doing. Why in the hell were they following the AV? The fools. Listen, we saw Mitch. They probably got Scorpion too. We'll find them, help them out. If they're still alive. They're alive. Everything's gonna be okay. Mind that launcher. It will blow us to bits if we approach. You're already blown to bits. Don't be an idiot. This is just a scratch. Let's take out the launcher. I will try to- No! You stay in the car. Sorry, but you're just gonna slow me down. Fucking hell, V! Those are my people out Listen, there! I get that launcher out of our way, I'll let you know. Then you go in and help me with the rest. Deal? Yes, ma'am. I still have Mitch's rifle. I will try to cover you from here. Good idea. Let's move. No dobra, ale miejsce katastrofy sprawdzimy sobie w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.